Szanowni Państwo, witam oficjalnie na terenie gminy Kamienie Ząbkowicki pana ministra sportu i turystyki, pana Witolda Bańkę. Dzień dobry, witam serdecznie. Burmistrzowi, panu Witowi bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja też chciałbym, pozwoliłem sobie tutaj też przywieźć dobre wiadomości. W dniu dzisiejszym też została już oficjalnie podjęta decyzja o dofinansowaniu na kwotę 1 200 000 złotych inwestycji w infrastrukturę sportową w Kamieńcu. Tutaj właśnie państwa też. Że dzięki też temu wsparciu ministerialnemu przyczyniliśmy do tego, że ten obiekt powstanie. Ja się bardzo cieszę i gratuluję jeszcze raz, gratuluję wszystkim też zaangażowanym radnym lokalnej społeczności w to, żeby te obiekty powstały. To zawsze dla nas jest, jak bardzo ważne jest właśnie to, żeby nasze dzieci miały gdzie uczęszczać na lekcje wychowania fizycznego, czy na zajęcia pozalekcyjne w godnych warunkach, żeby mogły ćwiczyć, trenować i tak naprawdę, żeby te obiekty też służyły lokalnej społeczności. Panie ministrze, dziękujemy za te słowa. Za program kilkuletni, który pozwoli na wykonanie pełnego, wielofunkcyjnego obiektu, który będzie służył różnym grupom społecznym, osobom młodszym, starszym i osobom najstarszym. Niewątpliwie to będzie w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnych przedsięwzięcie, które będzie też pokazywało siłę naszego rządu. Panie ministrze, dziękujemy.